Witajcie mnóżki, z tej strony Trajol, w pierwszym odcinku z Hardware Hashery na aplikacji Red Dusk jako Jugosławia. Była to najczęstsza propozycja serii, którą podaliście w komentarzach, więc w takim razie ją zaczynam. Tak to działa, więc bardzo chętnie zapraszam was do pisania propozycji serii, ponieważ jeżeli jakaś propozycja ma... jest ciekawa oraz ma dużo polubień lub też dużo osób o tej serii pisze, wtedy bardziej się do niej skłaniam. Oraz oczywiście wiadomo, że to nie jest takie, że każda seria, jeżeli jest dłuższa, no to mniej jest, ale jeżeli będę robić krótsze serie, to wtedy więcej propozycji będę mógł wziąć. Więc też zakładajcie, że jeżeli chcecie dać szansę swoim innym współoglądającym, to też dajcie jakieś propozycje, które nie będą zbyt długie. W takim razie, o czym opowiada ten mod? Bo ten mod jest jakiś... nie jest świeży, ale jest nowy. Jakby był świeży, to nie wiem, w tym tygodniu musiał być wydany. O to chodzi. Więc mod jest o tym, co by było, gdyby żelazna kurtyna upadła, układ warszawski upadł, no ale Związek Radziecki nie upadł. To jest w głównej mierze o to chodzi. Czyli Związek Radziecki nadal istnieje, ale już mamy niepodległe państwa, takie jak Polska. I w takim razie, jako że my będziemy grać jako Jugosławia, która jest jedną z chyba 6 lub 7 państw, 8, tak, 8, coraz więcej tutaj tych państw, 8 państw, które mają jakikolwiek content, inni mają pod sobą drzewka. Ostatnio też jakoś się tak przyniosłem do tego, że no nawet bez tych generycznych drzewek to też jakokolwiek może pójść, bo chodzi o to, że jeżeli coś nie ma zbytnio rozszerzonego kontentu, to też po co drzewko. W takim razie będę już zaczynał. Ścieżką, którą wybrałem, jest ścieżka nacjonalistów, bo to jest w sumie wydaje się najciekawsza. I już raz próbowałem ją pójść, po czym się zorientowałem, że coś złego zrobiłem i na samym końcu okazało się, że jeżeli coś złego zrobię, to wtedy to nie pójdzie, więc muszę zrobić to jeszcze raz. Gra ma dosyć specyficzne mechaniki. Nie ma czegoś takiego jak własne mechaniki, tylko bardziej specyficzne. W takim razie możemy już zaczynać, więc włączam już czas. Jeżeli chodzi o całą historię, no to wiadomo, że to w sumie mało co jest zmienione. Po prostu historia Jugosławii to nie jest jakaś, że wow, jakaś nowa, ciekawa historia i w ogóle. Tylko po prostu historia Jugosławii. I tutaj mamy trochę tak ucięte, ale właśnie to jest to. W głównej mierze to nie ma sensu. Ale już takie jakim będzie. Bo chodzi o to, że mamy okienko, które po prostu nam pokazuje gości i tyle. Okej, więc tak, na razie sobie zbieramy punkty tutaj dowodzenia. Nie pamiętam, jak się nazywało po polsku. Ponieważ mamy tutaj kilka misji, które możemy wykonać. Tak się tylko tutaj włączę. I w głównej mierze... tak, to jest typowy agent. I w głównej mierze jest coś takiego, że możemy zwalczać ten separatyzm. Tylko, że on jest też tak trochę randomowo. To nie jest coś takiego, że jak wciśniemy, to będziemy takie... o, wow, udało nam się, tylko... wciśniemy i może być... o nie. Więc tutaj mamy trochę eventów. Jeżeli chodzi o te eventy, to w głównej mierze... jeżeli będzie jakiś wybór, ja czytam zazwyczaj, ponieważ... to jest coś takiego, że... eventy to jak zaczynam czytać, to jest takie kilkosekundowe przerwa, kiedy po prostu nic się nie dzieje i ja nie mówię tego, bo to jest po prostu, że siedzę cicho i nic nie mówię, ponieważ chcę się skupić. I to jest największy problem dla mnie. A tak ogólnie to też czasami jest coś takiego, że te eventy to jest takie po prostu lanie wody, że to nie jest zbytnio... takie aż takie mega ważne. Więc tutaj mamy event na temat Bośni, że możemy wziąć sobie gościa od tego albo nie. W głównym mierze taki jest problem, że nawet jeżeli go weźmiemy, to do naszej ścieżki to on zbytnio nie jest przydatny, więc tak, nie przyjmujemy ciebie, papa.
I ogólnie, jak sami zauważyliście, nasze stroje to są z normalnej gry. Tutaj nie ma własnych modeli. No się tak już jakoś przyjęło, że o, dobra, jeżeli jest własny model, to wtedy takie, no to dajemy. No i tutaj jest pierwsza mechanika taka, czyli że wysyłamy dywizję do danego regionu. I tutaj jak się skończy i jak nam wejdą te dywizje, mamy tych ich 10, więc nie jest aż tak źle, to włącza nam się misja, która jest 60. I tutaj po pierwsze to się wyłączy, jeżeli będzie, no po prostu tutaj wejdzie uprising has happened lub negotiation has succeeded, czyli że drzewko zakończymy, oraz to, że jeżeli będzie mniej niż 8 dywizji. Więc jest coś takiego, że w sumie może się zdarzyć prawie wszystko. I ostatnio jak to puściłem, to i tak koniec końców to się nie udało. Więc nie wiem, jak to dokładnie działa. Możliwe, że po prostu zrobiłem to, kiedy już drzewko miało się kończyć. Może dlatego tak się to zrobiło, ale na razie spróbujmy tutaj zwalczyć. To jest nawet, to jest coś takiego, że czekajcie, że nadal to będzie zdemilitaryzowane, ale przynajmniej będzie mniej. Okej. Ciekawe. Dobra, więc mamy kolejny region, który możemy wysłać. Jeśli możemy wysyłać te dywizje, to wysyłajmy ich. Dlatego, że na pewno się nam przyda. Tutaj Jugosławia jest strasznie dużo ma prowincji. Nie mówię, że to jest źle, ale to może świadczyć, że będzie naprawdę ciekawa wojna pozycyjna. Więc tak, tutaj mamy pierwsze te rzeczy. I jedną z pierwszych rzeczy to jest to, że nie możemy wspierać tych tego Nylu, tak nazwali Nylu, więc w głównej mierze po prostu nie możemy wspierać też tej właśnie Party of Patriotic Communist Party of Jugosławia, ponieważ właśnie o to chodzi, że oni są razem z nimi. Więc więc po prostu na razie robimy wszystko przeciwko tym oraz przeciwko Nylowi. I to jest na razie tyle. Jak sami widzicie, to tylko to pokazuje, ale to według mnie nie jest jakieś najważniejsze. Okej. Więc tutaj też możemy zrobić decrease, żeby spadło. No i kolejne bombardowanie. Okej. Więc na razie to robimy. Tutaj nie ma naprawdę nic aż tak bardzo ważnego. I zobaczymy, co tutaj będzie. Więc jak to jest z tym? Jej, udało się. Nie mamy żadnego eventu. To znaczy, że wszystko dobrze poszło. To jest coś takiego, że ostatnio mi event po prostu dało i to nie było zbyt miłe. Okej. Dobra, czy już się udało tutaj dwóch zrobić? I w takim razie będziemy dalej kontynuować tutaj. Czyli ostatnio mi się nie udało, dlatego że dokończyliśmy. Okej, co to nie możemy? Więc tak. Tego na pewno nie możemy. Tutaj. I w sumie idziemy środkowym. Okej. Tutaj reinforcement Bośnia. Teraz jest pytanie, bo mamy to. To jest 21 dni, 14, 35. Czyli w sumie możemy to zrobić. Tego nie będę zrobić, ponieważ za chwilę nam się tutaj odłączy. Okej, jedźcie tutaj. Musimy zwalczyć tych tutaj gości. No i zawsze możemy trochę wziąć dywizji, zawsze chętnie.
Okej, badania, badania. Tutaj mamy trochę, że tak powiem, zacofane badania, więc będziemy je ciągle doganiać. Okej, o nie, nie udało się nam. Tak, czasami tak jest, że się nie udaje. No, czy jednak jest randomowe. Tutaj nie pisze, że co się stanie, to po prostu, że się tak robi. Chyba, że tutaj mamy... A nie, dobra, to się chyba zmniejszyło, ale mieliśmy straty. Tyle, jeżeli chodzi o to. A, czyli aż tak źle nie jest. Dobra, na razie nie będziemy tego robić, dlatego, że... dlatego, że po prostu tutaj mamy jeszcze trochę rzeczy, więc będziemy musieli liczyć trochę dni. Okej. Okay. O, i tutaj mam jakiś wybór, więc tak, na pewno nie to. To jest okej. Okay. To nie. Czyli środek. W środek pójdziemy. Teraz 35 dni. Musimy trochę przeczekać to. I żebyśmy mieli z jakieś 20 tutaj. Okej, okay, może pójść. Ile to jest? 10 dni. Dobra, powinno być idealnie. Dobra, na razie sobie tutaj próbujemy to zrobić. Tutaj bardzo chętnie bym chciał, żeby jak najmniej było, jeżeli chodzi o to. Tylko też jest problem później z dotarciem do tych regionów. Teraz się udało. No dalej to już nie możemy nic zrobić. O, ale Kosowo nam wróciło. Okej, okay, więc się udało. Ostatnio nie udało się to. Więc SKJ... no... Kongres... Komunistyczny Kongres Jugosławii... się zgodził. Jej. O nie, ale gościu zniknął. O nie. I przez to wchodzi pan Cecilii. I jest on ultranacjonalistą. Ło. Więc tak. Poza tym, że powinieneś zniknąć, to... poza tym, że ten gościu... Nie, zapewne tamten gościu. Dobra, już rozumiem. Podegadam. Więc się tutaj nam udało. Teraz mamy kolejne części drzewka. Więc w sumie będziemy dalej ciągnąć. Nic nie pisało, żeby było coś dodatkowego do tego, więc bardziej to polega na tym, że teraz musimy po prostu przeczekać, jak tam się ten z tamtym gościem pojawi. Dobra, ale tutaj jako, że będziemy się zajmowali zwalczaniem terrorystów, to na razie będziemy musieli tutaj w głównej mierze wszystkie środki dawać na wojnę, więc to będzie trochę trudno. Wiem, mamy 4 fabryki, które produkują, i to jest trochę słabe. Ale dalej kontynuujmy. Okej. Tutaj dostajemy jeszcze jakieś plusy. Oj, dostaliśmy trochę rzeczy. Okej. Będziemy mieć teraz Belgrad Purcz, co zgaduję, że oznacza, że komuniści zostaną wypchnięci, jeżeli dobrze to rozumiem. Chociaż prawdopodobnie możliwe, że to nie tak będzie. Ale zobaczymy, jak to twórcy zaplanowali. Na razie ja tutaj wysyłam tę dywizję. Więc jedźcie tutaj i zajmujcie się tymi rebeliantami. Okej. Więc ci chcą pozycji i wydaje mi się, że powinniśmy się zgodzić. Jako że będziemy nimi później. W sumie to jest główne wytłumaczenie dlaczego.
Okej, co tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś kości, ale... Tak, mamy to, co daje, ale takie słabe jest. Okej, pisze tutaj, że jeżeli go zatrudnimy, to po roku dostaniemy boost za niego. To jest ciekawe, brzmi, szczerze powiem. O nie. Dziwnym trafem w Belgradzie pojawiły się niezapowiedziane jednostki, które są na szkoleniu. Wow, kto by pomyślał? Co się dzieje? Okej. A nie, to nam się włączy teraz, jak to robimy. Ja tyle wydałem na to. Oby nie było, oby się źle to nie skończyło. Trochę wydałem na to i nie chciałbym tracić tego. Zaraz na razie sobie tutaj wyłączmy, dlatego że nie mamy zbytnio siły. Więc doszło do puczu, który spowodował to, że niestety, ale ultranacjonaliści doszli do władzy. Kto by się spodziewał? Wcale nie ja. Więc ultranacjonaliści doszli do władzy w Jugosławii. No, bywa. I teraz... No i teraz mamy problem, dlatego że... że po prostu tracimy kory. Czekaj, czy my w ogóle mieliśmy kory na to? O, mieliśmy. Okej, więc oprócz tego, że się wkurzyli, to teraz się bardziej wkurzyli. Teraz mamy prawdziwych patriotów. Tak, to jest partia prawdziwych patriotów. Rządzi nami już ziemniak. Podoba mi się, że facet wygląda jak ziemniak. Okej. Tutaj widzę, że nasza sytuacja coraz jest gorsza. Że jednak jeżeli przejmiemy władzę nad Jugosławią, to aż tak źle tak dobrze nie jest. Więc musimy zrobić tymczasową pożyczkę. I lokalny polityk został porwany. Możemy dać im pieniędzy, albo nie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj milicja musi wejść. Okej. Więc zgaduję, że bardziej chodzi o to, że to się będzie pojawiało nam, póki powstanie nie zostanie zrobione. Tylko, że my mamy... to jest takie coś, że chyba mamy idealnie na 4. Tak, mamy na 4 idealnie. Dopiero teraz zauważyłem, więc... W sumie moglibyśmy tutaj robić trochę. Na razie tego nie będę robić, dlatego że nie chcę, żeby tutaj mi doszło do tego, że po prostu oni się pójdą sobie. Więc na razie sobie to zostawmy. Za 10 dni po prostu sobie pozmieniamy. I na razie sobie tutaj powoli robimy. W głównej mierze widzę, że tutaj strasznie dużo jest takich zmian, które to jest takie typu okej, no to ten tutaj po prostu będzie dużo zmian, jeżeli chodzi o to. No on teraz z nami zrządzi w ogóle partia, która ma 0% poparcia, więc hura. Dobra, poczekajmy sobie na to, 0 dni. I możemy wysłać jedną armię do tego małego, a raz możemy też wysłać do innych. Więc wyślijmy w takim razie. Okej. Mamy wszystko. Tutaj 8 dywizji. Tutaj musimy trochę poczekać. Żebyśmy coś zrobili, więc czekamy sobie. Więc tak, porzucamy komunizm, jakby to nie było wiadomo od dawna.
i będziemy tutaj wprowadzać rządy prawa. Okej, o dobra, mamy już tutaj, więc wysyłamy do tej fortecy, bo dosłownie oni to byli jedni z ostatnich, których tutaj w ogóle żadnych akcji nie robiliśmy. I będziemy tutaj jak najbardziej zmniejszać, jak to wygląda z tym. Tutaj mają nadal powerful presence. Okej, więc tutaj mamy właśnie przemowę i dostajemy bonus do tego, że Serbian Nationalist, czy jak już jesteśmy, tak już jesteśmy. Dostajemy Serbian Ultra Nationalist i wywalamy Tito. Ponieważ już Tito jest zły, to teraz my jesteśmy dobrzy. Okej, i co to jest? Replacing Minister. Podoba mi się, że można byłoby to zrobić w jednej linii, ale brzydko by wyglądało to, więc nie zrobili. Okej. Wyłączmy ten rozkaz, dlatego że trochę tu głupio wygląda. Okej, więc w głównej mierze teraz w sumie będziemy powoli robić tamte drzewko. Tutaj mamy o te rzeczy, tylko że powiem tak. Na razie wydaje mi się, że jest pomysł złą sytuację, żeby tutaj robić. Tutaj widzę, że co te 200 dni się w jednym z tych miejsc coś takiego robi. To się zwiększa. No ale nie powinno być aż tak źle. Okej. Okej, wojna w południowej Afryce. Chętnie to zobaczymy, jak to wygląda. Okej. Czyli w głównej mierze. W głównej mierze nic ciekawego. Okej, widzę, że tutaj muzułmanie wygrywają z tym. Tutaj Etiopia wypchnęła. Erytrea tutaj powstała i czy coś jeszcze było? Tutaj jeszcze mamy tą wojnę, ale tutaj się trochę okupali w górach. Okej, więc na razie sobie czekajmy. Tak, wymiana ministrów. Teraz wszystkich w SKJ. Czym jest SKJ? Alliance, aha, dobra, czyli to. Coś kojarzyłem, ale taki nie byłem do końca pewien. Więc po prostu teraz socjalizm będzie zakazany. Wow, wcześniej inne ideologie były zakazane, teraz socjalizm jest, jakie robimy śmieszne kółko. Okej, udało się tutaj wypchnąć, no i możemy znowu porobić. Okej, wysyłamy was w takim razie do tutaj Kosowa, bo musimy się zająć tym. Tutaj mają powerful presence. Szczerze powiem, tak naprawdę Bośnia byłaby największym problemem. Bo tak jak tutaj zbijamy sobie te dywizje, to po prostu powoli. To jest coś takiego, że po prostu oni tutaj w Kosowie nie mieliby wystarczająco, żeby się obronić, a tutaj mają. Okej, więc. O nie, wnuk Tito umarł. Ale to jest smutne. Okej, więc tak, wcześniej zbanowaliśmy komunizm, a teraz banujemy dosłownie demokrację. Jej. Podoba mi się to. Dlaczego to powiedziałem? Nie podoba mi się to najbardziej, ale... Ale jak to inaczej skomentować? Okej. Dobra, wysłałem tutaj te dywizje. O, ma się los, bo lotnisko wam zasłoniło. Okej. Więc się tak wybierajcie. Okej, więc nowa partia komunistyczna Jugosławii powstaje. Wow. Myśleliśmy, że się ich pozbyliśmy, a oni zawsze wracają. No, jak na razie są outlawed. Tutaj Bośniacy są też outlawed. Ale T
ten odcinek także będzie outro, ponieważ będzie teraz skończony. Dobra, na razie mi się ten mod podoba, jest nawet już rozbudowany content, będzie ciekawie. Wydaje mi się, że wojny mogą być dosyć proste, ale przez to, że ten okres jest taki oczekiwania, jest nawet fajny, tak się tak ta mechanika z tym to jest trochę też robienia, nie ma takiego statycznego tego moda. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Tarol. No to cześć.